Siedziała wraz z innymi przy herbacie, jak wszyscy. Ale mnie się wydawało, że filiżankę trzymała inaczej. Uśmiechnęła się. To prawie zabolało. I kiedy w końcu wstali, rozmawiając i zwolna, bezładnie, jak traw zdarzu, szli przez pokoje w śmiechu, w głośnym gwarze, ujrzałem ją, jakby się ociągając szła, jak ta, która będzie na zabawie za chwilę śpiewać przed tłumem zebranych ludzi. Na oczach jej uradowanych leżało światło z zewnątrz, jak na stawie. Stąpała zwolna, jak gdyby zwlekała, jakby musiała coś przekroczyć jeszcze. A jednak jakby po tym przejściu nie miała stąpać więcej, lecz wzbić się w powietrze.